Hej, dziś opowiem wam troszkę o rozdawaniu miodu. Mamy dzisiaj 7 sierpnia i dalej wirujemy miód. W tym czasie również przygotowujemy miód dla klientów i dla osób, u których trzymamy pszczoły. Za każdy yard taki rolnik, u którego stoją pszczoły, otrzymuje 2 7-kilogramowe wiaderka. Wyglądają w ten sposób. Obok tego dużego tanku mamy taki mniejszy na miód właśnie dla tych osób, u których mamy pszczoły, jak mówiłem. Wygląda to w ten sposób. A tutaj potem trafia miód na zimę. Nalewanie odbywa się w ten sposób. Wykonuje się to bardzo szybko. Minutę lub mniej zajmuje napełnienie 8 wiaderek. Potem na te wiaderka trafiają wieczka. Wiaderka są oczywiście co roku nowe. Bardzo łatwo się je napełnia i bardzo łatwo się je zamyka. I potem za pomocą takiego gumowego młotka szczelnie się je zamyka. Wiaderka takie trafiają potem na paletę i przytrzymujemy je w chłodnym miejscu, w takim dużym chłodnym pomieszczeniu, i około końcówka września, początek października trafią do tych osób, o których wam mówiłem. Na sam koniec napełniamy kilkanaście takich wiaderek, jak również mniejszych i 1-kilogramowych, i ustawiamy tutaj dla klientów, którzy przyjeżdżają na farmę, by kupić miód. Jesteśmy w hot roomie. Wiadomo, że czasami nie da się uniknąć, żeby nie zabrać ze sobą pszczół. Te pszczoły, które gdzieś tam były w tych korpusach, budują sobie takie kąby i tu magazynują miód. Zostawiamy je do końca, potem część jest zabierana do korpusów z innymi pszczołami. Również dla tych, którzy myślą, że na takich dużych pasiekach wiruje się czerw. Jeśli znajdujemy czerw, to oczywiście te ramki przenosimy tutaj do hot roomu, gdzie obsiadają je pszczoły. I na koniec dnia czerw ten wędruje do normalnych rodzin i wygryzają się z niego pszczoły. Także nie wirujemy czerwów.